Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To zacznijmy znakiem krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Siądźmy. Bardzo dziękuję Ojcu Sylwestrowi za zaproszenie. Powiem szczerze, że mam trochę tremę, a nawet bardzo, bo trochę inaczej mówi się do studentów na wykładzie, a tutaj jest szersze grono i przedział też no, wiekowy, inny, no ale postaram się tak mówić, żeby w sposób dostępny i potem będzie też okazja do postawienia kilku pytań. Więc to zagadnienie chciałbym ująć w kilku takich aspektach, mianowicie najpierw sam opis objawień w Lourdes i kontekst tych objawień, a więc samego miejsca czy czasów, tamtych czasów, a także rodziny. Wczoraj na tym przepięknym przedstawieniu my to już poznaliśmy. Natomiast właśnie troszkę też więcej, żeby dla poszerzenia tej wiedzy. Następnie druga część to znaczenie tych objawień, jakie znaczenie dla nas chrześcijan mają te objawienia. I trzecia część właśnie zatrzymanie się nad tajemnicą niepokalanego poczęcia Matki Bożej, wytłumaczenie, wyjaśnienie, co ta tajemnica oznacza i także nawiązanie do świętego Maksymiliana, dla którego Lourdes było bardzo ważne i właśnie to objawienie Matki Bożej, to imię Ja Jestem Niepokalane Poczęcie szczególnie rozważał i właściwie takie najważniejsze swoje rozważania napisał w dniu aresztowania i nie zdążył tego dokończyć jeszcze w Auschwitz. Starał się w czasie jednego z kazań tę kwestię wyjaśniać, jak księża i świadkowie zapisali to. Więc najpierw pierwsza część, czyli sam przebieg objawień i charakterystyka tamtych czasów, miejsca, także rodziny i sam przebieg objawień. Otóż musimy sobie uświadomić, że objawienie Matki Bożej to jest posłanie Boże, prawda? Autorem tego objawienia jest Pan Bóg. I Pan Bóg nieprzypadkowo wybrał Francję, nieprzypadkowo wybrał tamtą miejscowość. Dlaczego? Otóż Lourdes leży właśnie u podnóża Pirenejów. Nie było jakimś wyjątkowym miasteczkiem. Tam prowadziła droga do różnych uzdrowisk w Pirenejach. Był to czas i w Europie, i we Francji powstawania klasy proletariatu, więc robotników, którzy często cierpieli bezrobocie. I zaczynał rozwijać się komunizm. Wiemy, Marx, Engels ogłosili swój manifest i pogląd właśnie, że jedynie naukowy, tak zwany naukowy pogląd na świat, no to jest oczywiście bez Pana Boga, tylko to, co widzimy, co możemy zbadać, więc także pozytywizm, ale szczególnie tutaj ten rozwijający się komunizm. Także ruchy wolnomyślicielskie, czyli masoneria wtedy we Francji bardzo wyraźnie działała i powiedzmy prasa, tak jak dzisiaj mówimy media, zasadniczo były w rękach ludzi niewierzących. Można powiedzieć, że było dosyć wyraźne takie nastawienie antykościelne, walki, wyśmiewanie Kościoła. I tutaj właśnie w Lourdes wielu ludzi jadąc do tych sanatoriów w Pirenejach, tam prasa ta właśnie wolnomyślicielska docierała i szerzyła także zamęt wśród tych ludzi. Ponadto zwróćmy uwagę, że Francja wtedy była właśnie najbardziej pod względem nauki krajem rozwiniętym. Stany Zjednoczone jeszcze się dopiero rozwijały. Prawda? Rosja to była drugi jakby biegun. Natomiast najlepsze uniwersytety były we Francji. Poza tym językiem ówczesnych elit światowych był język francuski. Tak jak dzisiaj, powiedzmy, no, angielski jest popularny, prawda? Po angielsku wszędzie się możemy dogadać. Natomiast wtedy elity rozmawiały po francusku. Jakie to ma znaczenie? Otóż ma to takie znaczenie, że kiedy dokonywały się cuda, to te cuda badali najlepsi w świecie lekarze, biolodzy, chemicy, prawda? Za których autorytetem stały te uczelnie francuskie. Poza tym publikowali te informacje w języku francuskim, więc ta informacja bardzo szybko docierała właśnie do elit w całym świecie. Więc to jest też ten kontekst, że Pan Bóg wybiera miejsce nieprzypadkowo,
po to, żeby w dość szybkim czasie ta wiadomość z Lourdes dotarła właściwie na cały świat i tego byliśmy świadkami. Teraz, jeżeli chodzi o samą rodzinę świętej Bernadety, wczoraj mogliśmy w czasie tego przedstawienia pięknego poznać najważniejsze informacje. Przypomnę tylko, że jej ojciec był młynarzem, ale niestety stracił pracę. Potem właśnie ze względów finansowych rodzina została wyrzucona na bruk. Zamieszkali w tak zwanym cachot, czyli w dawnej takiej izbie więziennej. I można powiedzieć, zawsze właśnie na pograniczu, czy uda się przeżyć, czy starczy chleba, prawda? Więc tutaj widzimy też to zaufanie do Pana Boga, do opatrzności Bożej, że no robimy co możemy, a resztę zostawiamy Panu Bogu. I rodzina była bogobojna, tak samo Bernadeta nie umiała pisać ani czytać. Kiedy Matka Bożej się objawiła, miała 14 lat w roku 1858. I właśnie nie była mistyczką, była prostą dziewczyną, która jednak była pobożną, z ufnością ufała Panu Bogu, otrzymała od siostry tani różaniec, o czym była też wczoraj mowa, i ten różaniec właśnie odmawiała, bądź nawet tylko właśnie trzymała w ręku. Jeszcze jeden kontekst tych objawień. Otóż objawienia mają miejsce w roku 1858, natomiast 4 lata wcześniej papież ogłasza dogmat o niepokalanym poczęciu w roku 1854 w Rzymie. Po wielu prośbach, które napływały z całego świata, po bardzo burzliwej dyskusji teologicznej, jeszcze króciutko potem na koniec do tego nawiążę, papież ogłasza ten dogmat i ten kult Matki Bożej zaczyna się po ogłoszeniu niepokalanej bardzo rozwijać. Natomiast oczywiście Święta Bernadeta trudno, znaczy podejrzewać, no kult ten na pewno jakiś był w Kościele, natomiast właśnie te słowa, które ona powtarza, niepokalane poczęcie, no właśnie sama z siebie nie mogła ich wymyśleć. I oto zjawia się Matka Boża w grocie Masabielskiej w Lourdes. To jest rok objawienia, w sumie było objawień 18, od 11 lutego do 16 lipca w roku 1858. I kulminacyjne objawienie, wtedy kiedy Maryja objawia swoje imię, jest to objawienie 16, 25 marca, czyli w święto uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Zwiastowania Matce Bożej, że stanie się Matką Syna Bożego. Można powiedzieć, że te 15 poprzedzających objawień to jakby 15 tajemnic różańca, które właśnie poprzedzają to kulminacyjne objawienie. Wiemy, wtedy różaniec miał 15 tajemnic. I krótko o tych objawieniach. Pierwsze 11 lutego, gdy dziewczynki idą właśnie zbierać chrust, Bernadeta jest dosyć chora, wtedy ukazuje się Matka Boża i odmawia z nią różaniec, z tym, że Maria odmawia samą chwała Ojcu, natomiast prosi, żeby Maria odmawiała różaniec. Następne objawienie ma miejsce 14 lutego, czyli 3 dni później, i tutaj Bernadeta dzieli się tą wiadomością ze swoimi koleżankami i one doradzają jej, żeby wzięła z kościoła wodę święconą i pokropiła tę panią, żeby się upewnić, czy to nie jest jakaś zjawa szatańska. I rzeczywiście biorą wodę święconą i Bernadeta święci Matkę Bożą, kropi Matkę Bożą wodą święconą. Matka Boża tylko się uśmiecha, i bo mówią, że jeżeli się zbliży, to znaczy, że nie ucieknie, to znaczy, że to nie jest zjawa szatańska. I Matka Boża rzeczywiście się zbliża, tylko uśmiecha się. I wtedy po raz pierwszy Bernadeta wpada w ekstazę. Świadkowie, bo także kobiety przyszły z wioski, widzą, że po prostu jest w jakiejś innej rzeczywistości. Następne objawienie, trzecie, 18 lutego. I tutaj też jedna z pań doradziła, żeby Bernadeta zapisywała, czy któraś z dziewczynek, bo Bernadeta nie umiała pisać, zapisywała te słowa. Wtedy Matka Boża mówi, że nie potrzeba zapisywać, bo poszła Bernadeta z zeszytem i z jakimś piórem, z przyrządem do pisania, i któraś z koleżanek miała to zapisywać. Natomiast mówi, wystarczy, że będziesz przychodziła, czy właśnie chce, żebyś przychodziła przez 15 dni.
Czwarte objawienie 19 lutego. Po raz pierwszy Bernadeta przychodzi ze świecą, także ma ekstazę modlitewną i od tego właściwie dnia zaczyna się zwyczaj, że przychodzi do groty ze świecą i potem także inni ludzie przychodzą i wiemy, że potem ta tradycja tych procesji ze świecami. Piąte objawienie podobne 20 lutego, szóste 21 lutego już przychodzi około 100 osób, bo wieść o tych objawieniach Bernadety rozchodzi się po okolicy. Tutaj warto zaznaczyć, że wieść ta dotarła już do biskupa i ksiądz biskup zabronił księżom i siostrom zakonnym udawać się tam, dopóki sprawa nie zostanie jakoś wyjaśniona. No jest to normalna procedura, odpowiedzialność biskupa, że najpierw, żeby uznać, prawda, jakieś objawienia nadprzyrodzone, no trzeba to dobrze zbadać, żeby nie narazić się na ośmieszenie, że ktoś robi jakieś sztuczki, a tutaj będziemy się modlić, prawda. I wtedy po raz pierwszy władze świeckie wkraczają do akcji, no bo już jest zgromadzenie większe ludzi, około 100 ludzi. Komisarz Giacomet, komisarz tej miejscowości, nakazuje rodzicom, aby nie wypuszczali córki do groty świętej Bernadety. Następne objawienie 23 lutego. Bernadeta mimo tego zakazu na polecenie Matki Bożej udaje się do groty. Jest to pewna taka walka wewnętrzna dla niej, ale ten głos Maryi dla niej jest ważniejszy. Przybywają pierwsi lekarze, którzy nie wierzą w Pana Boga, są ateistami i przybywają po to, żeby zbadać i wyśmiać te wydarzenia. Lekarz Dozu i Estrad. Ósme objawienie 24 lutego, już jest około 200 osób i wtedy Maryja zwraca się z prośbą o modlitwę za grzeszników i te słowa pokuty, 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 że my jako chrześcijanie mamy pokutować, zwłaszcza pokutować za grzeszników. I wtedy Bernadeta na znak pokuty całuje grotę na klęczkach, ziemię w grocie. Kolejne objawienie 9, 25 lutego, a więc widzimy, to są poszczególne kolejne dni, praktycznie prawie co dzień. Tutaj na polecenie Maryi wykopuje dziurę, dół w błotnistym terenie i stamtąd wypływa to źródło. Maryja mówi, przychodźcie pić z tego źródła, obmywać się tu. I to jest to źródło tej wody, po której spożycie z wiarą sprawia tak wiele cudów. Kolejne objawienie 10, 27 lutego. Znowu pojawiają się naukowcy, między innymi dyrektor szkoły wyższej w Lourdes. Robi na nim wrażenie ekstaza Bernadety. Kolejne objawienie 28 lutego, 11. Jest już około 1000 osób, więc zobaczmy, jak wiele osób już wtedy przybywa. Komendant Starb próbuje zastraszyć Bernadetę uwięzieniem z paragrafu o zakłócanie porządku publicznego. Kolejne objawienie 12, 1 marca, już jest 1400 osób, czyli prawie 1500 osób, jest to jest olbrzymi, olbrzymi tłum. Przybywa ksiądz Tesere z Bord, jedyny właśnie duchowny, który tam był obecny. I tutaj ma miejsce wtedy pierwszy cud, mianowicie po obmyciu w źródle, to co też wczoraj na przedstawieniu widzieliśmy, właśnie kobieta, która miała niewładną rękę, niedowład ręki, zaczyna sprawnie tą ręką się posługiwać. Otóż wtedy w czasie 12 objawienia, 1 marca, Matka Boża robi Bernadecie wymówkę, bo zawsze towarzyszyło tym objawieniom odmawianie różańca, że Bernadeta nie odmawia różańca na własnym różańcu, tylko na różańcu koleżanki. Możemy się dziwić, czy to ma znaczenie, dlaczego taka uwaga Matki Bożej. Otóż wtedy Kościół przypisywał odpusty za odmawianie różańca, ale było zaznaczone na własnym różańcu, że każdy powinien mieć swój własny różaniec i na tym własnym różańcu odmawiać. I tutaj zobaczmy, że ta uwaga, którą czyni Maryja Bernadecie, znaczy jakby pokazuje, jak ważne jest posłuszeństwo Kościołowi.
że właśnie dzięki odmawianiu otrzymasz te łaski, otrzymasz te odpusty, ale Kościół przywiązał je do własnego różańca. I rzeczywiście Bernadeta bierze od koleżanki swój różaniec i potem na tym odmawia. Ale zobaczmy, tak, no dzisiaj powiedzmy nie ma tego przepisu, jest przepis, że na różańcu możemy jak najbardziej na pożyczonym różańcu odmawiać, czy no, nawet na palcach, prawda? Natomiast wtedy to było przywiązane, było z warunkiem uzyskania tych łask, odpustów i widzimy tutaj to przesłanie Matki Bożej do posłuszeństwa Kościołowi, do słuchania kościelnych zaleceń. Chciałbym też, zanim przejdziemy do następnych objawień, przeczytać, jak prasa ówczesna z Lourdes komentowała, jeden z dzienników w Lourdes, prasa wolnomularska. Oto cytat z tej prasy. Mała komediantka, córka młynarza z Lourdes, zebrała dziś rano, 1 marca, naokoło siebie pod skałą Massabielle prawie 2500 głupców. Niepodobna opisać głupoty i kretynizmu moralnego tych ludzi. Wizjonerka posługuje się nimi jak stadem małp i każe im wyprawiać najrozmaitsze pantonimy. Dziś rano wieszczka, nie mając ochoty udawać natchnionej i celem urozmaicenia ćwiczeń, nie znalazła nic lepszego, jak zrobić z siebie kapłankę. Przybierając postawę autorytetu, zażądała od świętoszków przedstawienia ich różańców i udzieliła im ogólnego błogosławieństwa. Zwróćmy uwagę, no jest to nieprawda, bo Bernadeta nie błogosławiła. Natomiast jaka ironia, jakie szyderstwo. Często, no możemy także nieraz i do naszych czasów odnieść, prawda, kiedy spotykamy się z taką szyderstwem czy ironią pod adresem ludzi wierzących. Można powiedzieć nic nowego, ale no, to musiała cierpieć Bernadeta, przypomnę, miała wtedy 14 lat. Kolejne 13 objawienie 2 marca i tutaj Maryja żąda, aby do tej groty przybywano z procesją i żeby wybudowano tu kaplicę. I tutaj to też, czego byliśmy świadkami wczoraj na przedstawieniu, że Bernadeta idzie do księdza proboszcza. Proboszcz nie chce o tym słuchać, ale mówi, no to zapytaj najpierw, jak ta pani się nazywa, bo Bernadeta określają terminem piękna pani w dialekcie, jeszcze takie specjalne określenie, bo Matka Boża w dialekcie tym pirenejskim objawiła się, nie w języku francuskim rozmawia, tylko w tym dialekcie, w którym mówiła Bernadeta. 14 objawienie ma miejsce 3 marca i tutaj Maria ponawia tę prośbę o kaplicę, ale nie chce powiedzieć, jak się nazywa, tylko się uśmiecha, a proboszcz uparcie, znowu Bernadeta idzie do proboszcza, proboszcz mówi, nic nie będzie budowane, dopóki nie powie ta pani, jak się nazywa. No i kolejne objawienie, 4 marca, grotę przeszukuje policja, szuka jakiejś teatralnej sztuczki, że tam może właśnie jest jakaś skrytka, z której to skrytki ta pani wychodzi, czy coś innego, że ci ludzie tak przybywają. Wtedy nie ma miejsca. Maria ukazuje się o 5 rano, ale po tych przeszukiwaniach, ale brak nowego orędzia. Od 5 do 25 marca Bernadeta nie przychodzi do groty, tylko przygotowuje się do pierwszej komunii świętej w szkole sióstr w Nevers. A więc widzimy, jak ważne dla niej jest to spotkanie z Panem Jezusem, przygotowanie się do pierwszej komunii świętej. 23 marca ma miejsce pierwsza procesja, w czasie której w grocie umieszczono gipsową figurę Matki Bożej. I w końcu to objawienie kulminacyjne, 25 marca, czyli uroczystość zwiastowania. To jest jednocześnie Wielki Czwartek, wtedy przypadał. I na pytanie Bernadety za czwartym razem piękna pani odpowiada, ja jestem niepokalane poczęcie. I tutaj Bernadeta idzie, tak jak widzieliśmy też właśnie na przedstawieniu, powtarza, że nie pomyliła się na pewno, powtarza te słowa. Ksiądz proboszcz jest w szoku, bo zastanawia się, skąd ona zna takie pojęcie i co to dokładnie oznacza, bo to nie jest niepokalanie poczęta, tylko niepokalane poczęcie. Wtedy też następują już władze centralne w Paryżu reagują, bo tych ludzi jest coraz więcej, przysyłają lekarzy. Lekarze stwierdzają, że Bernadeta jest chora psychicznie,
że ma jakieś halucynacje, które to halucynacje doprowadzają do ekstazy. 17 objawienie 7 kwietnia, tak zwany cud świecy. Bernadetta trzyma świecę i 10 minut płomień pali jej rękę, ona nic nie reaguje. Można powiedzieć, po co był ten cud? Po to, że jeden z tych lekarzy, który pierwszy przybył, doktor Dozo, nawraca się. Był ateistą, widząc ten cud, niewytłumaczone zjawiska, nawraca się, zaczyna wierzyć w Pana Boga. 3 czerwca Bernadetta przystępuje do pierwszej komunii świętej, a 2 tygodnie później, 15 czerwca, władze cywilne zamykają grotę, zabraniają ludziom tam przychodzić, mimo to ludzie przychodzą. I ostatnie objawienie, 16 lipca, i tu jest ciekawe, że jest ogromny tłum, natomiast Bernadetta właściwie ginie w tym tłumie, gdzieś stoi z boku, niezauważona przez nikogo. Jej Maryja się objawia, można powiedzieć, że jakby swoją misję wykonała, staje razem z innymi ludźmi gdzieś w tłumie z daleka, nie na świeczniku, moglibyśmy powiedzieć. I 28 lipca tegoż samego roku biskup Starb, czyli z diecezji, gdzie leży Lourdes, powołuje komisję do zbadania autentyczności objawień. I potem stopniowo w 1862 roku, czyli 4 lata później, ministerstwo w Paryżu wydaje zgodę na budowę kaplicy tam. Kaplica zostaje wybudowana. W 1866 roku oficjalnie zostaje rozpoczęty kult w grocie, a więc i msze święte, i nabożeństwa. Natomiast w tymże roku, w 1866, Bernadetta wstępuje do zakonu sióstr w Nevers. I rok później składa pierwsze śluby zakonne i umiera w roku 1878, czyli mając 35 lat. W roku 1925 zostaje beatyfikowana, 47 lat po śmierci, tak jak też w przedstawieniu wczorajszym było powiedziane, nie ze względu na to, że jej objawia się Matka Boża, tylko ze względu na heroiczność jej cnót, na jej wiarę, miłość. Wiemy, tyle prześladowań też musiała znieść. I zostaje kanonizowana w roku 1938 przez papieża Piusa XI. Od tego czasu czcimy ją jako święto. I teraz znaczenie tych objawień. Otóż każde objawienia to znak miłości Pana Boga do ludzi. Pan Bóg objawił się w pełni, czy to tak zwane publiczne objawienie, to czas Starego i Nowego Testamentu. Ono zostało spisane w księgach Starego, Nowego Testamentu. Mówimy, że to publiczne objawienie zakończyło się wraz ze śmiercią ostatniego z apostołów. Pełnię objawienia przyniósł Chrystus, ale są tak zwane, mówimy, objawienia prywatne, choć dziś właśnie unikamy tego terminu, dlatego że jeżeli te objawienia są autentyczne, to one są kierowane na ogół do całego świata, do całego Kościoła. I tak jak kiedyś Pan Bóg posyłał proroków, tak posyła Matkę Bożą, żeby przypomniała nam wagę Ewangelii. I tutaj jest to, wezwała do nawrócenia, to wezwanie do pokuty. A więc jest to znak miłości Pana Boga, który tak jak kiedyś posyłał proroków, tak jak posłał swojego Syna, tak posyła Maryję, aby przypominała nam Ewangelię, przypominała nam to, co jest najważniejsze. I pierwszy aspekt tego znaku miłości to, możemy powiedzieć, tak zwany aspekt apologetyczny. Co to znaczy? Przypomnijmy sobie, że Francja tamtego okresu to te ruchy ateistyczne bardzo się rozwijają. Te cuda jakby przełamują to głoszenie materializmu. Pokazują, że nie tylko to istnieje, co jest materialne, że istnieje Pan Bóg i że ten Pan Bóg potrafi dokonywać cudów. A więc nie lekarstwem na życie ludzkie jest racjonalizm i materializm, ale lekarstwem na życie ludzkie jest wiara w Pana Boga. I to bardzo często święty ojciec Maksymilian powtarzał i przypominał. Po drugie, do tego za chwilkę jeszcze szerzej wrócimy, to no, te objawienia potwierdzają prawdę o niepokalanym poczęciu, o tym dogmacie,
który został ogłoszony 4 lata wcześniej. Po trzecie, to objawienie ma charakter zbawczy. Co to znaczy? Maryja wzywa do nawrócenia, więc wzywa pokuty, pokuty, pokuty. Pokutujcie za siebie samych, za wasze grzechy, pokutujcie za grzeszników. Więc widzimy, jest to wezwanie no, ewangeliczne, wezwanie, z jakim Chrystus rozpoczął swoje nauczanie. Nawracajcie się i czyńcie pokutę, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Kolejne znaczenie tego objawienia to ukazanie roli kultu maryjnego. Maryja wzywa do odmawiania różańca. Pokazuje, jak ważne jest odmawianie różańca. Wiemy, że te same aspekty, wezwanie do pokuty, do nawrócenia, do różańca, Maryja przypomina w Fatimie. A więc różaniec jest to rozważanie Ewangelii, a jednocześnie modlitwa tak pokorna, tak prosta, powtarzanie tych słów pozdrowienia anielskiego, więc ufność w to, że to nie ja działam, nie ja pięknem moich słów tutaj Pana Boga zachwycam, ale to Pan Bóg działa. A ja chcę przyzywać Maryję, pozdrawiać ją, by także ona za mną się wstawiała, modliła się za nami teraz i w godzinę naszej śmierci. I wiemy, że ten kult maryjny w Lourdes bardzo wyraźnie rozwinął się, powstała olbrzymia najpierw pierwsza bazylika, potem druga. Lourdes stało się jednym z największych sanktuariów maryjnych w świecie. Dziś średnio około 5 milionów ludzi przybywa do Lourdes. Właśnie po Guadalupe chyba Lourdes jest na drugim miejscu pod względem ilości pielgrzymów, którzy tam przebywają. Kolejny aspekt to ten aspekt wezwanie do ufnej wiary i modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała. To cudowne źródło, ta woda, która tam wypływa, tak jak tutaj już wspomniał ojciec Sylwester, no to nie jest lekarstwo takie, że kupujemy w aptece, czy powiedzmy u nas na furcie jest dostępna ta woda. Składamy ofiary, bierzemy małą buteleczkę wody, wypijamy i działa, prawda, jak antybiotyk. Nie, tutaj istotna jest wiara i ci ludzie, już te pierwsze cuda miały miejsca w czasie tych 18 objawień, chyba 3 cuda w sumie były, czy potem na przestrzeni lat kilka tysięcy niewyjaśnionych z punktu widzenia medycyny cudów się dokonało. Kościół uznał tylko chyba w sensie ścisłym 67 tych cudów. Właśnie bardzo rygorystyczne kryteria są stosowane do zbadania prawdziwości tych cudów, żeby wyjaśnić, że to nie jest działanie sił naturalnych, tylko nadprzyrodzona interwencja Pana Boga. Więc ten cud, te cuda, które tam się dokonują, to wezwanie do naszej żywej wiary. Żywej wiary, jeżeli będziemy mieli tę wiarę, tak jak mówi Chrystus, to będziemy mogli dokonywać cudów, czy wypraszać te cuda, właśnie nawet góry przenosić, jak mówił Chrystus. Kolejne przesłanie Lourdes to przesłanie do konkretnej miłości bliźniego. W Lourdes tam co roku około 80 tysięcy chorych przybywa z Europy Zachodniej, zwłaszcza z Włoch czy Francji. Są specjalne pociągi z chorymi i tym chorym towarzyszą wolontariusze, towarzyszą ludzie, którzy przybywają z tymi chorymi, którzy opiekują się tymi chorymi. A więc jest to orędzie do świadczenia konkretnej miłości, zwłaszcza ludziom chorym, ludziom cierpiącym, ludziom potrzebującym pomocy. To także jest przesłanie Lourdes. Kolejny aspekt to aspekt eucharystyczny. Wiemy, że w Lourdes mają miejsce procesje eucharystyczne, nabożeństwa eucharystyczne, błogosławienie chorych Najświętszym Sakramentem. A więc w centrum jest Chrystus, ten sam Chrystus, który uzdrawiał wtedy, kiedy wędrował po Galilei, po Palestynie, ten sam Chrystus przychodzi do nas w Najświętszej Eucharystii. Ten sam Chrystus jest w centrum wszelkich nabożeństw, które odbywają się w Lourdes. Wzywamy pośrednictwa Matki Bożej, odmawiamy różaniec, ale w centrum zawsze jest Chrystus Eucharystyczny i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Msza Święta, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. I także chciałbym zwrócić uwagę, że Jan Paweł II
Właśnie pierwszy dzień objawień w Lourdes, czyli 11 lutego, ustanowił Światowym Dniem Ludzi Chorych. Już 20 kilka razy ten Światowy Dzień Ludzi Chorych obchodziliśmy. Zawsze na ten Światowy Dzień Ludzi Chorych papież kieruje do ludzi chorych orędzie, przesłanie. I to nie jest przypadek, że właśnie Lourdes i Matka Boża z Lourdes jest patronką ludzi chorych. Ona właśnie jako nasza matka, jako nasza mama przychodzi do nas. Pan Bóg posłał ją do nas, aby przypominała nam, co w życiu jest najważniejsze, aby wypraszała nam uzdrowienie. Wiemy, że te uzdrowienia w Lourdes to nie tylko uzdrowienia z chorób fizycznych, ale także jest wiele świadectw uzdrowień duchowych. Oczywiście tych uzdrowień duchowych nie bada komisja lekarska, natomiast to są cuda, które się w życiu ludzkim dokonują. Właśnie uzdrowienie spod panowania złego ducha, czy z jakichś innych trudnych sytuacji, zwłaszcza nałogów, to są te uzdrowienia, których Pan Bóg dokonuje przez pośrednictwo swojej matki. I teraz chciałbym przejść do tego aspektu treści tego objawienia 25 marca, czyli tych słów, które Maryja wypowiada: ja jestem niepokalane poczęcie. Co ono oznacza i jakie znaczenie ma? Szczególnie chciałbym tutaj nawiązać do myśli świętego ojca Maksymiliana. Otóż chrześcijanie właściwie od początku mieli takie przekonanie, że skoro Maryja miała zostać matką Syna Bożego, czyli w jej ciele, w jej łonie miał zamieszkać sam Bóg, to nie wypadało, żeby kiedykolwiek jej ciało, jej dusza była splamiona jakimkolwiek grzechem. Natomiast wiemy z Pisma Świętego, o tym uczy święty Paweł, że dziedziczymy grzech Adama. Jest to tak zwany grzech pierworodny. Każdy człowiek, który się poczyna, który się rodzi, dziedziczy ten grzech pierworodny. I wiemy, że poprzez chrzest ten grzech pierworodny jest zmywany. Stajemy się dziećmi Bożymi, otrzymujemy życie łaski. Natomiast właśnie ci chrześcijanie już od II wieku, pewna taka intuicja powstała, że no niemożliwe, jak to, żeby Matka Pana Boga zamieszkał on w jej sercu i w jej łonie, żeby ona kiedykolwiek podlegała grzechowi. I od VI wieku powstało nawet już święto poczęcia, najpierw świętej Anny, to się nazywało potem poczęcia Matki Bożej, że ten początek życia Maryi był święty. I kaznodzieje, głosząc kazania, mówili o tym, że ten początek musiał być święty. Natomiast teologowie mieli trudność, jak to wytłumaczyć. I nawet tacy wybitni teologowie, jak święty Tomasz z Akwinu w średniowieczu, czy święty Bonaventura, nie uznawali niepokalanego poczęcia. Twierdzili, że Maryja była poczęta w grzechu, dopiero w łonie matki została oczyszczona. Dlaczego? Dlatego, że według nich, że gdyby Maryja była poczęta bez grzechu, to znaczy, że nie potrzebowała odkupienia. A przecież Chrystus odkupił wszystkich, umarł za każdego człowieka. I tutaj rozwiązanie tego problemu dał błogosławiony Jan Duns Scot w XIII wieku, który wyjaśnił, że Maryja także została odkupiona. Ona również korzysta z zasług Chrystusowych, z odkupienia Chrystusowego, tylko została odkupiona w inny sposób. My jesteśmy uwalniani z grzechu pierworodnego, a Maryja została zachowana od grzechu pierworodnego. Tak jak lepszym lekarzem jest ten, który zapobiega chorobie, niż ten, który dopiero leczy chorobę. I właśnie powiedział, że Chrystus dla Maryi jest tym najlepszym lekarzem, najlepszym pośrednikiem, bo zapobiegł temu, żeby ona kiedykolwiek podlegała grzechowi. Ale także ten dar niepokalanego poczęcia to jest dar odkupienia Chrystusa. I papież błogosławiony Pius IX, kiedy w 1854 ogłosił ten dogmat, to właśnie ta bulla, to samo orzeczenie dogmatycznie mówi, że Najświętsza Maria Panna w pierwszej chwili swego poczęcia za szczególniejszą łaską i przywilejem Boga Wszechmogącego przez wzgląd na zasługi Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana od wszelkiej zmazy grzechu.
I teraz jakie znaczenie dla nas ma ten dogmat, co zwłaszcza święty ojciec Maksymilian podkreślał? Dogmat ten podkreśla przede wszystkim skuteczność odkupienia, którego dokonuje Chrystus. Odkupienie, którego dokonał Chrystus, nie ma żadnych ograniczeń czasowych, przestrzennych. Widzimy, to odkupienie dosięga także ludzi, tych, którzy żyli przed Chrystusem, a także właśnie Jego Matkę, która Go w jej łonie się począł jako człowiek, która Go zrodziła. Po drugie, ten dogmat pokazuje, że szczególną miłość Pana Boga do człowieka. Maria jest arcydziełem stworzenia, najdoskonalszym człowiekiem, właśnie takim, jakiego Pan Bóg kiedyś niegdyś stworzył w raju. Adam i Ewa byli również niepokalanie, ale stworzeni. Natomiast Maria jest niepokalanie poczęta. I wreszcie Maria jest najdoskonalszym wzorem dla nas wszystkich. Święty Maksymilian często mówił, niepokalana, oto nasz ideał. Dlaczego? Dlatego, że jej wola nigdy nie była przeciwna woli Bożej. Zawsze zgadzała się z wolą Pana Boga. Nigdy nie podlegała szatanowi, nigdy nie podlegała grzechowi. I dlatego też jakby szatan, to opowiadają ojcowie czy księża egzorcyści, szczególnie się wścieka, kiedy jest dokonywany egzorcyzm, wtedy, kiedy przyzywana jest Matka Boża, kiedy odmawiany jest różaniec. Bo ona jest stworzeniem, tak jak diabeł, ale stworzeniem, które nigdy nie uległo szatanowi. Na przykład w godzinkach śpiewamy ogromna czar, tu jesteś w szyku obóz silny. A więc to jest to przesłanie, Maria jako ideał, szczyt piękna, który każdy z nas chce zrealizować. I Bernardeta, święta Bernardeta, to piękno w Maryi dostrzegła, nie tylko to piękno fizyczne, bo wiemy, że opisywała tą piękność Maryi jako człowieka, jako młodej dziewczyny czy młodej kobiety, ale piękno całej jej istoty. Przede wszystkim wnętrza posłuszeństwa Panu Bogu, pokory, miłości. I teraz jeszcze, powoli będę zmierzał do końca, jeszcze jakie znaczenie to objawienie w Lourdes miało dla świętego ojca Maksymiliana. Otóż wiemy, że ojciec Maksymilian szczególnie przejął się tajemnicą niepokalanego poczęcia. Jesteśmy w Niepokalanowie, więc miejsce nazwane na cześć Matki Bożej Niepokalanej. On odwoływał się właśnie do tradycji zakonu franciszkańskiego, błogosławionego Jana Dunsa Scotta, że to on wyjaśnił, obronił niepokalane poczęcie i my jako franciszkanie mamy tę misję kontynuować. Natomiast szczególną cześć właśnie żywił dla Matki Bożej z Lourdes z dwóch powodów, można powiedzieć. Po pierwsze, że będąc klerykiem zachorował, miał właśnie gangrenę jednego z palca u prawej ręki. Wówczas była to przeszkoda kanoniczna do tego, żeby zostać kapłanem. I rektor jego wtedy w seminarium Seraficum w Rzymie poradził mu, żeby użył wody z Lourdes. I ojciec Maksymilian wtedy jako kleryk użył tej wody z Lourdes i został cudownie uzdrowiony. I on dlatego jakby zawsze był wdzięczny Matce Bożej, że dzięki temu jest kapłanem, że on także na sobie doznał uzdrowienia tą wodą z Lourdes przez pośrednictwo Matki Bożej. Po drugie, w tej kaplicy, gdzie przygotowywał się do kapłaństwa, była figura Matki Bożej z Lourdes, był obraz serca Pana Jezusa i pod spodem figura Matki Bożej z Lourdes i te słowa, ja jestem niepokalane poczęcie. I on przez te lata formacji w seminarium, każdego dnia modląc się kilka razy w kaplicy, te słowa miał przed oczami. Ja jestem niepokalane poczęcie. I potem bardzo często ważne wydarzenia, które podejmował, na przykład wyjeżdżając na misję do Japonii, odbył pielgrzymkę do Lourdes, do Paryża, tam gdzie objawienia świętego cudownego medalika były, do Lisieux, ale właśnie do Lourdes, żeby Matka Boża błogosławiła tę jego wyprawę. Kiedy wybierał dom pod budowę klasztoru w Nagasaki, decyzję podjął 11 lutego, właśnie w święto Matki Bożej z Lourdes i wiemy, że ten teren, który wybrał, znajdował się na wzgórzu, na zboczu góry Hokosan
kiedy bomba atomowa spadła na Nagasaki, nic się nie stało temu miejscu, bo było osłonięte tą górą. Nikt nie zginął, tylko okna wypadły, nic więcej się nie stało. Nikt nie ucierpiał. A więc wiemy, że na własnej skórze, powiedzmy to już bracia, bo to było po jego śmierci, doświadczyli tej wstawiennictwa Matki Bożej z Lourdes. I jeszcze właśnie chciałbym nawiązać do rozważań ojca Maksymiliana. Otóż on wiele razy rozważał nad tą tajemnicą, co ona oznacza, to, że Maria nazwała siebie niepokalanie poczęta, niepokalanym poczęciem. I mówi, że to jest coś innego, bo być niepokalanie poczęta, to jest, a niepokalane poczęcie to jest tak jak różnica być białym, a białość. Białość nigdy nie ulegnie zniszczeniu, a biały przymiotnik może zawsze ulec jakimś zabrudzeniu. I zastanawiał się nad tą tajemnicą. I ten najważniejszy tekst napisał właśnie w dniu aresztowania i w skrócie go streszczę. Otóż ta jego myśl także znajduje się u innych teologów. Mianowicie uważa, że relacje tutaj na ziemi między nami to jest odbicie tych relacji, które istnieją w Trójcy Świętej. I mówi, że także w życiu ludzkim, odnosi się tu przede wszystkim do małżeństwa, małżeństwo jest odbiciem relacji, które istnieją w Trójcy Świętej. Tę samą myśl rozwija niezależnie od ojca Maksymiliana taki szwajcarski teolog Hans Urs von Balthasar. I mówi tak, że to myśl akurat Balthasara, że miłość małżeńska ma dwa wymiary. Aspekt subiektywny i obiektywny. Aspekt subiektywny to jest relacja miłości między mężem i żoną. No wiemy, czasami jest lepszy humor, prawda, to ta relacja jest lepsza, czasami ktoś komuś ciśnie, czy jest słabe ciśnienie, prawda, deszcz pada, ta relacja troszkę słabnie, prawda, ale to jest ta miłość, ta relacja miłości między osobami, mężem i żoną. I to jest aspekt subiektywny. Natomiast aspekt obiektywny to jest owoc tej miłości. Owocem miłości są dzieci, a więc owocem miłości jest poczęcie i dzieci. Nieraz zdarza się tak, że rodzice się rozchodzą, ten aspekt subiektywny przestaje między im, w ogóle nie kontaktują się ze sobą, zanika ten aspekt subiektywny miłości, ale jest świadectwo tej miłości, to znaczy to dziecko. Zresztą ten dramat takiego dziecka wczoraj w przedstawieniu widzieliśmy, prawda? I teraz ojciec Maksymilian w tej perspektywie patrzy także na życie Trójcy Świętej i mówi: ojciec rodzi syna, więc jest Bóg ojciec, jest syn. Ojciec rodzi syna. Natomiast co ich wiąże? Mówi, że także to jest ta analogia, którą dostrzega w życiu małżeńskim, że również jest aspekt ten subiektywny i obiektywny. Aspekt subiektywny to jest relacja miłości między ojcem i synem. I tutaj już święty Augustyn właśnie Ducha Świętego nazywa tą relacją miłości między ojcem i synem. Duch Święty jest relacją, jest miłością, która łączy ojca i syna. I aspekt obiektywny, że ten Duch Święty jest także osobą, jest nie tylko relacją, ale jest także osobą. A więc jest trzecią osobą Trójcy Świętej. I tutaj właśnie wychodząc od tej analogii, ojciec Maksymilian mówi, że Duch Święty jest owocem miłości ojca i syna i mówi, że Ducha Świętego właściwie należy nazywać poczęciem. I rzeczywiście nazywa Ducha Świętego niepokalanym poczęciem niestworzonym, że jest to owoc miłości ojca i syna w Trójcy Świętej, to jest Duch Święty i to jest niepokalane poczęcie niestworzone. Natomiast potem mówi, dlaczego Maria ma prawo nazwać się niepokalanym poczęciem? Mówi tak. Ona nazywa się niepokalanym poczęciem. Dlaczego? Dlatego, że jest oblubienicą Ducha Świętego. I mówi tak jak w życiu małżeńskim małżonka przyjmuje, przepraszam, nazwisko męża, czy imię męża, no tak przez wieki było, tak właśnie Maria otrzymuje to swoje imię, niepokalane poczęcie od Ducha Świętego. On jest niepokalanym poczęciem niestworzonym, ona jest niepokalanym poczęciem stworzonym. I tutaj mówi bardzo, bardzo wyraźnie o tym, że ona jest tak ściśle zjednoczona z Duchem Świętym,
że to imię oznacza właśnie jej zjednoczenie z Duchem Świętym. I mówi, że właściwie jest szczytem stworzenia, które wraca do Boga, tak jak Pan Bóg stwarza świat i posyła ta Jego miłość, jakby kulminacją tej miłości jest posłanie swego Syna i Duch Święty zstępuje na Maryję, ta miłość Boża zstępuje na ziemię. I tutaj mamy to zjednoczenie Maryi z Duchem Świętym, to również ta miłość ludzkości, powrót tej miłości do Boga ma się odbywać na tej samej drodze, czyli przez Maryję i Ducha Świętego właśnie w Chrystusie, który jest Synem Bożym, który jest naszym pośrednikiem. I ojciec Maksymilian szuka różnych określeń dla nazwania tego zjednoczenia Maryi z Duchem Świętym. Nawet w pewnym momencie mówi, że Maryja jest niejako wcielonym Duchem Świętym. Oczywiście nie mówi, że to jest wcielony Duch Święty, tak jak Syn Boży jest wcielony w Jezusie Chrystusie. Natomiast mówi, że zjednoczenie jest tak ścisłe, że trudno to określić ludzkimi słowami. I mówi, w innym miejscu również dodaje, że dlatego mamy oddawać się Maryi właśnie jako narzędzia, właśnie ten akt oddania Maryi w Rycerstwie Niepokalanej. Dlatego mamy przyzywać Maryi jako pośredniczki, dlatego że ona uczestniczy w pośrednictwie Ducha Świętego. To Duch Święty daje nam wszystkie łaski, a on już w 1938 roku napisał, że Maryja uczestniczy w pośrednictwie Ducha Świętego. Dlatego możemy ją nazwać właśnie wszechpośredniczką łask, bo Duch Święty posługuje się nią, żeby te łaski na nas zesłać. I tutaj już kończę, więc dwa słowa podsumowania. Objawienie w Lourdes, tak jak i każde inne objawienie autentyczne, to znak miłości Pana Boga do nas, posyła Maryję czy świętych aniołów, aby przypomnieli nam orędzie Ewangelii. Maryja przychodzi, przynosi nam to orędzie Ewangelii, przypomina, że Pan Bóg chce nas uzdrawiać, tak jak w Lourdes poprzez posługę Maryi, czy potem posługę tej wody, ale istotna jest wiara. Pan Bóg chce uczyć nas miłości, abyśmy otaczali bliźnich, zwłaszcza chorych, potrzebujących miłością. Pan Bóg uczy nas wiary, abyśmy uwierzyli autentycznie, wtedy będzie w naszym życiu dokonywał cudów. Więc to jest to przesłanie w Lourdes. Ojciec Maksymilian odczytuje z tego jeszcze więcej, że to imię Niepokalane Poczęcie, to tak naprawdę ono pokazuje ten pierwszy dar, który Maria otrzymała, dar bez grzeszności, ale ten dar wynika, jest łaską Chrystusa, łaską odkupienia, ale wynika także z jej zjednoczenia z Duchem Świętym. I Duch Święty posługuje się nią, żeby zsyłać na nas łaski. Stąd ojciec Maksymilian wzywa do tego, by oddać się jej bezgranicznie, by ona nami kierowała, a wtedy i my jak najlepiej wypełnimy naszą misję jako chrześcijanie. Czego sobie i wszystkim życzę. Dziękuję bardzo. Nie wiem jak z czasem, gdyby właśnie jakieś pytania. Aha, może jeszcze dwa słowa zanim pytania, już zaraz następnemu dam prelegentowi. Chciałbym tylko... Aha, nie ma drugiego prelegenta. Aha, czyli jest czas, no dobrze. To znaczy jeszcze takie jedno ogłoszenie. Otóż, jak może Państwo kochani wiecie, tu w Niepokalanowie od kilku lat, od czterech lat działa Instytut Maryjno-Kolbiański, Kolbianum, który prowadzi studia z mariologii. Można powiedzieć, że w jakimś sensie jest to spełnienie marzeń ojca Maksymiliana, bo on w roku 1933 właśnie zapisał takie słowa, że jeżeli Niepokalana zechce, to może utworzymy Akademię Maryjną nawet z doktoratem z mariologii. W jakimś sensie odwołujemy się, że to jest no, spełnienie tych jego marzeń czy pragnień. Ten instytut działa w ramach Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i prowadzi dwa rodzaje studiów. Są to studia niestacjonarne, a więc no, płatne, ale są to cztery zjazdy w ciągu roku. Tygodniowe zjazdy, zwykle w tym roku to będzie październik, koniec listopada,
luty i potem sesja w czerwcu. I tematyka wykładów jest to, można powiedzieć, pełna wiedza teologiczna o Matce Bożej, a więc Maria w Piśmie Świętym, w nauczaniu Kościoła, w liturgii, w duchowości, w muzyce, w sztuce, w ikonach, w literaturze, także fenomen objawień maryjnych, sanktuaria, pielgrzymki maryjne, Maria w ruchach odnowy chrześcijańskiej, zwłaszcza te ruchy, które kierują się duchowością maryjną. I tutaj są właśnie dwa rodzaje studiów. Studia doktoranckie, więc dla tych, którzy mają doktorat, magisterium z teologii, bądź studia podyplomowe, więc dla tych, którzy mają magisterium z jakiejkolwiek innej dziedziny, więc czy z biologii, z matematyki, no każde magisterium, lub także licencjat zawodowy też wystarcza. I studia podyplomowe trwają 2 lata, a studia doktoranckie 4 lata. Więc gdyby ktoś z Was był zainteresowany albo chciał komuś przekazać wiadomości, to tutaj takie plakaty i folderki zostawiam, można wziąć. Może teraz w namiotach może być mokro, prawda? Więc myślę, że jeszcze wystawię ostatniego dnia we wtorek, jakby ktoś chciał zabrać, ewentualnie za zgodą księdza proboszcza, gdyby ktoś zechciał wywiesić w parafii, kogoś zachęcić, to bardzo byłbym wdzięczny. To tyle o tego ogłoszenia duszpasterskiego, a teraz, gdyby jakieś pytania były, to bardzo proszę. Na co zmarła Bernardetta? Bo w wieku 35 lat umarła, to tak się zastanawiałem. Dlaczego umarła? To znaczy, dokładnie w tej chwili nie powiem, ale chorowała, była bardzo chorowita. Jeszcze jako dziewczynka miała astmę. I no, nie powiem w tej chwili dokładnie na jaką chorobę, ale po prostu chorowała dosyć ciężko przez ostatnie lata i dlatego zmarła. No, inny był też poziom medycyny niż dzisiaj, ale na którą chorobę to nie powiem. Tak, wstanę. Chciałem się zadać takie pytanie odnośnie, bo mówił ojciec o uwolnieniach, tak, z opętań. Jak to właśnie się wiąże z, na przykład z egzorcyzmami, tak, i jak właśnie Matka Boża może się wstawiać w ten sposób? No, jest to trudne zagadnienie, bo tak, bezpośrednio jest ta formuła egzorcyzmu. Wiemy, że są jakby dwie formuły egzorcyzmu. Egzorcyzm taki oficjalny, do odprawiania którego, właśnie odprawianie tych egzorcyzmów ma prawo biskup lub kapłan przez niego delegowany. I tylko kapłan delegowany, a więc tak zwany egzorcysta. Nawet tutaj takie przypadki, tu mamy 2 ojców egzorcystów u nas, też regularnie zjazdy egzorcystów odbywają się tutaj w Niepokalanowie, to mówią, że właśnie jeżeli kapłan, który nie jest delegowany, próbowałby podjąć ten egzorcyzm, to szatan wprost śmieje się, nic mi nie zrobisz, prawda? Więc tutaj jakby ten mandat Kościoła, tę władzę mają biskupi i kapłani delegowani przez biskupów. I tutaj natomiast jest druga forma egzorcyzmu, tak zwany mały egzorcyzm. Tu mam ojca Piotra Sochy, który jest specjalistą od tego, więc ewentualnie on może więcej dodać. Natomiast jeżeli chodzi o po prostu takie modlitwy, które możemy odmawiać, na przykład modlitwa do świętego Michała Archanioła, czy taka modlitwa do Matki Bożej, Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów. A więc to są te modlitwy, które każdy z nas ma prawo odmawiać. I tutaj jakby nie grozi nam to, że szatan powie, że nic mi nie zrobisz, bo jest to forma modlitwy. Natomiast i to każdy z nas, i zresztą Kościół zachęca, żeby nawet codziennie właśnie, czy w jakichś trudnych sytuacjach, gdy jesteśmy narażeni na pokusy, tę modlitwę do Michała Archanioła, święty Michała Archaniele, czy do Matki Bożej, tę modlitwę egzorcyzmu odmawiać. Natomiast, tak jak wspomniałem, prawo egzorcyzmowania mają biskup i ci kapłani, którzy są upoważnieni. Jest specjalny formularz, także przewidziane jest wzywanie Matki Bożej.
Ja osobiście byłem świadkiem u nas kiedyś tu w Bazylice po spotkaniu z ojcem maniakalem. Nasz ojciec egzorcysta, po tym spotkaniu przyszła pewna osoba i 2 godziny w zakrystii ten egzorcyzm trwał. Ja odmawiałem różaniec w tym czasie, no tam pomagałem trzymać też tę osobę. Znaczy widać rzeczywiście, że jeżeli jest przyzywane imię Matki Bożej, to ten szatan przez tę osobę jeszcze większej wściekłości jakby dostaje, prawda? Że jakoś w sposób szczególny nienawidzi Matki Bożej, dlatego że ona jest stworzeniem, no niektórzy teologowie tłumaczą w ten sposób, że właśnie no, wścieka się, że on tak blisko był Pana Boga, przez pychę to stracił, a tę władzę Pan Bóg przekazał swojej matce. Więc tutaj w takim sensie możemy mówić o tym wstawiennictwie Matki Bożej w egzorcyzmach. Natomiast oczywiście też, jeżeli w jakiejś innej formie przyzywamy Matki Bożej, też może nastąpić no, uwolnienie spod władzy szatana. Szczęść Boże, ja mam takie pytanie, bo ojciec mówił, że przy tych objawieniach były setki i tysiące osób. Czy one wszystkie widziały Maryję, czy tylko sama Bernadetta? Znaczy, z tego co dokładnie, w tej chwili jak nie pamiętam, czy raczej tylko widziały właśnie ekstazę Bernadety. Także właśnie to, że na przykład ta świeca i 10 minut w ogniu świecy trzyma i się nie pali, prawda? Czy że zupełnie jest jakby w innym świecie. Więc wizjonerką była Bernadetta, natomiast ona potem przekazywała tę informację. Tak samo jak w przypadku Fatimy, również te dzieci widziały Matkę Bożą, natomiast tłumy widziały ten cud słońca, wirujące słońce. Więc tutaj, znaczy ci bezpośredni wizjonerzy widzieli Matkę Bożą. Czy rodzice Matki Bożej byli napełnieni Duchem Świętym? To znaczy tak, wiedzę o rodzicach Matki Bożej, właśnie nie mamy tej wiedzy z Pisma Świętego, tylko z apokryfów, zwłaszcza z protoewangelii według świętego Jakuba, stąd też imiona rodziców znamy według tradycji Joachim i Anna. Na pewno byli ludźmi bogobojnymi. Więc w takim sensie, że Duch Boży w nich przebywał, jeżeli postępowali zgodnie z przykazaniami Bożymi, to jak najbardziej możemy powiedzieć, że byli wypełnieni Duchem Świętym i tutaj nazywa, no, są świętymi, prawda? Czcimy ich jako świętych. Natomiast tutaj może właśnie nawiążę do tego, ponieważ to, o czym wspomniałem, że w pierwszym wieku pojawiła się myśl, że Matka Boża, właśnie, że została poczęta w sposób dziewiczy, tak jak Pan Jezus, czyli bez relacji małżeńskiej rodziców. To właśnie jest w protoewangelii według świętego Jakuba. I ta myśl, nie chciałem tego wcześniej rozwijać, skąd ona się wzięła? Właśnie z tej, otóż chrześcijanie od początku właściwie uważali, że grzech pierworodny jest przekazywany przez pożądliwość, która towarzyszy aktowi małżeńskiemu, seksualnemu rodziców. Że ta pożądliwość, która towarzyszy temu aktowi, ona przekazuje grzech pierworodny. I teraz nie wyobrażali sobie, że Matka Boża mogła być skażona grzechem. Jedyny sposób, żeby wyjaśnić, że nie podlegała grzechowi, to było to, że w takim razie jej rodzice nie odbyli no, aktu małżeńskiego, nie towarzyszył temu poczęciu jak małżeński, tylko w jakiś cudowny sposób Matka Boża się poczęła, tak jak właśnie Pan Jezus za sprawą Ducha Świętego. I ta koncepcja pojawia się w protoewangelii według świętego Jakuba, natomiast Kościół dosyć szybko tę koncepcję odrzucił. Czyli niepokalane poczęcie to owoc aktu małżeńskiego rodziców Matki Bożej, a więc została poczęta tak jak każdy z nas w wyniku relacji małżeńskiej rodziców, natomiast nie została poczęta w grzechu pierworodnym. I tę trudność, przepraszam, ale ze względu na czas pewne rzeczy pomijałem, tę trudność także
rozwiązał błogosławiony Dun Scot, bo do Dunsa Scota właśnie było to przekonanie, że grzech jest przekazywany w czasie aktu małżeńskiego przez tę pożądliwość. Natomiast Dun Scot wyjaśnił, że grzech pierworodny to nie jest sfera fizyczna, tylko to jest sfera moralna. A więc nie można wiązać przekazywania grzechu pierworodnego z samym aktem małżeńskim. I wyjaśnił, że jeżeli wystarczy, że Pan Bóg chciał zachować Maryję od grzechu pierworodnego, to ją zachował. I tutaj sam fakt, czy rodzice właśnie, czy był akt małżeński, czy nie było aktu małżeńskiego, znaczy, no, czy był akt małżeński, nie odgrywa żadnej roli w tym przekazaniu, czy właśnie nie przekazaniu grzechu pierworodnego. On odrzucił tę koncepcję fizycznego przekazywania grzechu pierworodnego. Natomiast tutaj wracając do tej myśli, Kościół odrzucił tą koncepcję, że rodzice właśnie, że za sprawą Ducha Świętego Maryja poczęła się tak jak Pan Jezus, a więc poczęła się tak jak każdy z nas miała rodziców, ojca i matkę, ale bez grzechu pierworodnego, została od niego zachowana. Natomiast kiedy mówimy, na przykład w godzinkach śpiewamy, sam ją stworzył w Duchu Świętym, to nie chodzi o to właśnie, że tak jak Pan Jezus za sprawą Ducha Świętego, tylko że od pierwszej chwili Duch Święty ją ukształtował. Od pierwszej chwili, tak ojcowie Kościoła uczyli, tak właśnie ojciec Maksymilian, że ona od pierwszej chwili jest zjednoczona z Duchem Świętym. Czyli że to jej niepokalane poczęcie to owoc męki Chrystusa, czyli odkupienia, ale także owoc, wiadomo, Duch Święty działa jako owoc także odkupienia, ale także owoc jej zjednoczenia z Duchem Świętym od samego początku, od chwili poczęcia. Dlatego śpiewamy, sam ją stworzył w Duchu Świętym, że od pierwszej chwili poczęcia była zjednoczona Maryja z Duchem Świętym. Dobrze, na dzisiaj, znaczy bardzo dziękujemy za tę konferencję, za wyjaśnienie nam spraw związanych z Lourdes, z niepokalanym poczęciem, za ten czas, który nam ojciec poświęcił również. Ogromnie dziękujemy. To tyle właściwie. Tutaj jak ja jakoś... też. Brawo. Bardzo dziękuję za zaproszenie i też dziękuję za wasze świadectwo wiary, no bo tak trochę z boku też uczestniczę. Więc bardzo też za to dziękuję i wam się należą prawa oczywiście od Pana Boga.